Pozwólcie, że zacytuję. Egoistka do ucha, powiedz mi, stuknięta może być smarkula, z niej masakra, tragedia, ona to dramat, paskudna, porobiona, zalana się do roboty, bierz, podobno ze mną gadać nie warto, a jednak piszesz, więc. To jest tekst najnowszego singla egoistki Moniki Miller, która dzisiaj jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wynika z badań, ponad 30% nastolatków regularnie doświadcza mowy nienawiści w internecie. To jest coś, co jest chorobą XXI wieku. I ty o tej chorobie napisałaś piosenkę. Tak. To jest wynik twoich własnych doświadczeń. Tak, tak, dokładnie. Miałam po prostu taki pomysł w głowie, że ludzie piszą mi na co dzień tyle rzeczy, tyle właśnie hejtu i takiej mowy nienawiści, że to się nadaje po prostu na tekst, do piosenki. Nie muszę w sumie nic wymyślać sama. Ale ciebie krytykują? Tak, tak, jak najbardziej. Za wszystko w sumie, za wygląd, za nazwisko, za to, że raz byłam za gruba, teraz, że jestem za chuda, więc wszędzie coś się znajdzie. Czy istnieje już taka waga tego wszystkiego, jak to się tak skumuluje, zbierze, której mówisz, już nie dźwignę, już nie dam rady więcej? Były takie momenty, bardzo dużo, niektóre cięższe, niektóre lżejsze. Ale no życie, samo życie, no trzeba iść dalej, pomimo tego. Dlaczego ci ludzie to robią, jak myślisz? Wydaje mi się, że sami są nieszczęśliwi. Sami na co dzień nie chcą patrzeć na siebie w lustrze, nie chcą przyznać się do tych wszystkich kompleksów, słabości, które mają, więc najprostszą metodą jest wylewanie tej nienawiści na drugą osobę. Czy ciebie jeszcze to dotyka? No, nie dotyka mnie pod względem tego, jaka jestem, jak wyglądam, kim jestem, natomiast tutaj, jeżeli chodzi o muzykę, dopiero co stawiam pierwsze kroki, dopiero wypuściłam 3 single, no i pod względem muzycznym czasem mnie to coś zaboli. A czy masz już jakieś swoje metody, oprócz nieczytania? No bo czasem coś wpadnie, ktoś coś podeśle, jesteś ciekawa, jak ludzie reagują na nowy singiel. Czy wypracowałaś sobie jakąś swoją metodę, która ci pomaga? No oczywiście pierwszą taką rzeczą, która najbardziej mi pomaga i każdemu polecam, jest terapia. Oczywiście. Natomiast nauczyłam się po prostu takiego mechanizmu. Za każdym razem, kiedy ktoś coś mi powie właśnie takiego nieprzyjemnego, przykrego. Patrzę w lustro i widzę, jak bardzo daleko jest to od rzeczywistości. I wtedy czuję się wręcz lepiej. A w jaki sposób pomaga ci terapia? No, terapia jest dla mnie bardzo ważną częścią życia. Rozmawiamy właśnie o tych wszystkich rzeczach, które doświadczyłam, które mi właśnie ludzie mówią. I to jest takie przerabianie tego na nowo i na nowo. To mi przypomina po prostu o tym, jakie jest naprawdę. I buduje cię też. Tak, buduje mnie. I wtedy możesz spojrzeć w to lustro i odbić się od siebie, prawda? Dokładnie. Mi się wydaje, że tym ludziom, którzy to piszą, zdaje się, że piszą do jakiegoś awatara, do czegoś nierealnego, nieistniejącego, coś, co jest tylko i wyłącznie obrazkiem JPG. W ogóle nie mają z tyłu głowy, że piszą do realnej, żywej, czującej osoby. Nie myślę, jestem przekonany, bo przerobiłem to na 200 tysięcy możliwości i sposobów. Tak, kiedy czasem dociera się do takiego hejtera, to nagle, kiedy uświadamia mu się, co on zrobił, to widzisz taką, często widzisz dziecko po drugiej stronie. Tak. Albo widzisz kogoś totalnie zagubionego, albo też nawet nieświadomego, jakie krzywdy robi poprzez to, co robi. Moniko, żeby kiedykolwiek na ulicy ktoś do ciebie podszedł i wylał na ciebie szlam tej samej wagi, co w internecie? Nie, nigdy. Właśnie o tym mówię. Nigdy. Ja mam dokładnie to samo. Nigdy w życiu to się nie zdarzyło. Znaczy u mnie w moim przypadku jest tak, że jak ludzie widzą mnie na ulicy, to albo się boją, albo są bardzo mili. Tak. Naprawdę? No podobno wyglądam dość nietypowo, wręcz strasznie czasem, niektórzy mówią. W sensie autentycznie. Znaczy, my jesteśmy zachwyceni. Tak, dziękuję. W poprzednim swoim singlu w Euforii zajmowałaś się LGBT, też wspierałaś jakby tą społeczność. Teraz zajmujesz się kolejnym ważnym problemem społecznym. Czy myślisz, że jest coś jeszcze wokół ciebie, co już czujesz, że też powinnaś się tym zająć, że też powinnaś o tym śpiewać? Jeżeli chodzi o śpiewanie, ja zawsze chcę śpiewać o czymś. Nie chcę grać do odgrzewanego kotleta.
zawsze moje piosenki opierają się na czymś, co przeszłam, przeżyłam, na czymś, czego doświadczam. Wiele moich piosenek, tych, które nie wyszły jeszcze z płyty, nawiązuje do tematów związanych właśnie z takimi problemami psychologicznymi. Mhm. Żeby... Świetnie, że zwracasz na to uwagę. No właśnie. Absolutnie. I żyłkę działacza społecznego masz we krwi. Można tak czy siak. Tak. A z nie hejtem, da się od tego uciec. A z hejtem to jest trochę tak, ja zawsze miałem taką koncepcję na to, że to jest tak jak z drogami. Internet to droga. Dzięki niemu możemy robić rzeczy ważne, piękne, docierać z punktu A do B. Niestety na drogach są wypadki. I tymi wypadkami internetu jest właśnie hejt. On będzie zawsze, ale możemy zrobić wszystko, żeby zminimalizować te fatalne jego skutki, a to zrobimy tylko przez edukację dzieciaków, które uczą się życia w internecie. Bardzo dobra, dobra robota, naprawdę. Dziękuję za to, co zrobiłaś, zresztą... bo to trzeba ludziom mówić i o tym trzeba przypominać. Bardzo ci dziękujemy. Zresztą dzisiaj jest Dzień Zdrowia Psychicznego i wiemy, jak ważne jest szczególnie wśród najmłodszych, żeby dbać o ich głowy, a hejt te głowy bardzo niszczy, to co powiedział Filip. Także bardzo ci dziękujemy za to, co robisz.